Zaczynamy film o tramwaju na Gagarina i kolektorze Mokotów Bis. Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam was tutaj, cześć i trzymam się za nasz. I zapraszam was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Gagarina. Jak widzicie, w tymże miejscu widzimy wieżowce Warszawy i ogólnie tutaj Czerniakowską, jak i również Gagarina. W tymże miejscu powstają dwie rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze chyba faktycznie to, co będzie do użytku publicznego w tymże miejscu, to jest tramwaj, który będzie w tym miejscu mieć zacne aż trzy przystanki, a tak naprawdę to tylko trzy perony, dwa nowe przystanki tramwajowe. Natomiast co warto to podkreślić, to tutaj powstaje również, i to jest może jednak ważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, nowy kolektor Mokotów Bis. I może ja trochę o nim więcej powiem, bo tu, tak jak widzicie, te wielkie wykopy, dosyć głębokie, one tutaj są nie bez powodu, bo to właśnie one są najważniejszym elementem całej tej budowy. I czemu tu nie widzimy torowiska? Właśnie dzięki nim. Ale może po kolei. Rozpoczęła się budowa kolektora Mokotów Bis. Kolektor Mokotów Bis będzie jednym z trzech największych powstających obecnie kolektorów ścikowych. Ich rolą będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa w stolicy w kontekście negatywnych skutków zmiany klimatu. Takich jak coraz częściej obserwowane deszcze nawalne, mogące powodować w mieście zalewiska i podtopienia. Co warto podkreślić, pierwsze prace rozpoczęły się już w maju tego roku. Co do samego kolektora, będzie mieć długość 1,2 m, średnicę 2,8 m i będzie przebiegał w wyciągu ulicy Gagarina. Jego początek zostanie zlokalizowany u zbiegu właśnie Gagarina i Sułkowickiej, gdzie kolektor będzie odbierać ścieki z kolektora Mokotowskiego, zaś jego kraniec drugi będzie w ulicy Czerniakowskiej, gdzie zostanie połączony z kolektorem nadbrzeżnym. Nowy kolektor pomieści 6,8 tysiąca metrów ścieków i wód opotowych, oczywiście metrów sześciennych. Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych największych kolektorów, Wiślanego i Lindego Bis, dla zminimalizowania utrudnień w ruchu jego budowa będzie realizowana metodą bezwykopową, tak zwaną mikrotunelingu. Oznacza to, że liczba wykopów otwartych jest nieograniczona do wybudowy komór, właśnie te, które widzieliście, w których umieszczona będzie głowica drążąca. Taki TBM mniej więcej, jak mamy na przykład przy budowie linii metra. Wykonawcą budowy jest tutaj firma Inżynier Rzeszów S.A. i Bazola Polska, jak dobrze widzę, do takich ciekawostek. Całość, z tego co widzę tutaj, jeżeli chodzi o MPWiK, to kwota 115 milionów złotych, jeżeli chodzi o koszty, a zakończenie tej budowy to jest druga połowa 2023 roku, czyli mniej więcej od teraz jeszcze takie około pół roku, ewentualnie takie, no, jakbyśmy trochę zaszaleli, to jest 10 miesięcy. Co warto podkreślić, jak tutaj widzicie na zdjęciach w tymże miejscu, możecie zobaczyć, że faktycznie tutaj dużych wykopów nie ma. Stare tutaj rudy, ciepłownicze głównie, są aktualnie usuwane, które są w miarę płytko, że tak to powiem. I jest to wszystko przekładane w nowe miejsce, gdzie będzie się znajdować to wszystko w nowym miejscu. Sama metoda tutaj właśnie budowy właśnie tunelów drążonych jest według mnie całkiem ciekawa i domyślam się, że część z was o tym nie wiedziała, że to w ten sposób jest tutaj robione. Ja powiem sam, że dowiedziałem się o tym w miarę niedawno. Co nie zmienia faktu, że jeżeli mi się uda, to pokażę wam jeden z tych pierwszych fragmentów tego tunelu, jak już tutaj faktycznie powstanie, bo jest dosyć szeroki mimo wszystko. Tak jak tutaj mówiłem, jego szerokość tutaj to jest 2,8 metra średnicy, więc faktycznie spokojnie człowiek tam będzie mógł stać. Także na pewno nie zawaham się, a raczej taką możliwość będę mieć, żeby wam to pokazać bezpośrednio z poziomu placu budowy i z poziomu minus 1, czy tu właściwie już bardziej minus 2. Co warto podkreślić w tymże miejscu, tutaj mniej więcej się łączy budowa tramwaju do Wilanowa z tramwajem właśnie na Gagarina. Tramwaj na Gagarina jest budowany jednocześnie w porozumieniu z MPWiK, oni właśnie budują kolektor, i tramwajami warszawskimi, które budują tramwaj na górze. Ten tramwaj to jest oczywiście początek trasy naszej Kierki, która później powstanie. Nie do końca wiemy, jak, bo to jest będę później. Będzie wszystko. Ale ponieważ tutaj, żeby nie doskopywać dwa razy tego samego terenu i wszystko poszło raczej sprawniej i szybciej, no to właśnie jest to będę w porozumieniu tych dwóch stron. Co warto podkreślić,
Tak jak tutaj to widzicie, powstaną tutaj trzy przystanki tramwajowe. Ja to sobie na stronę to dokładnie powiem. Jak to nie napisali? Trzy nowe przystanki tramwajowe. Długość całej trasy to 1 km, więc tak jak widzicie, to jest naprawdę krótka trasa. Maksymalnie tutaj dwie linie tramwajowe będą mogły jeździć, bo dwa perony krańcowe są i tylko wyłącznie dla tramwajów dwukierunkowych, bo będą tutaj, będzie tutaj jeden peron wyspowy na środku torowiska tramwajowego. Tak jak powiedziałem, tramwaj dalej jest planowany na Siekierki i oczywiście tam już bardzo odległych planach, które były realizowane już na początku tego wieku, był pomysł puszczenia dalej tramwaju bezpośrednio z Siekierek mostem tramwajowym na Gocław, gdzie byłoby później tam połączenie z trzecią linią meta, która tam była planowana wedle starych projektów na Wawel. Oczywiście te wszystkie projekty są tak stare, że nie mają właściwie żadnych uwzględnień, jeżeli chodzi o to, jak to aktualnie wygląda, co nie zmienia faktu, że aktualnie masterplan dla całej Warszawy z komunikacją miejską i wszystkimi innymi propozycjami powstaje i dopiero wtedy będziemy wiedzieć, jak to wygląda. Tu są te właśnie tunele, o których wam mówiłem, że są aktualnie likwidowane. W niektórych miejscach możecie zobaczyć, że już są faktycznie wyburzone, a w innych jeszcze nie. Tutaj tablice tylko i wyłącznie o wsparciu tej całej inwestycji przez Unię Europejską możecie zobaczyć w różnych miejscach, no ale to faktycznie tak to tutaj powstaje. Sam fragment, jeżeli chodzi o znaczenie komunikacyjne, jeżeli chodzi o komunikację tramwajową, nie będzie jakoś znaczny, tak jak powiedziałem, ponieważ tutaj po prostu, no to jest krótki fragment, to jest bardzo krótki fragment. Nie oznacza to jednak, że tutaj dużo osób nie mieszka w tejże okolicy i że to jest inwestycja niepotrzebna, ponieważ najważniejsza część, czyli do zjazdy i zjazd tutaj z ulicy Spacerowej właśnie już powstają realizowane tutaj w ramach budowy tramwaju do Wilanowa, który też powstaje swego, o którym mówiłem jakoś tak mniej więcej pół miesiąca temu. Także tak, ten tramwaj według mnie całkowicie jest potrzebny, nawet na takim krótkim fragmencie, który aktualnie jedzie. Oczywiście na całej trasie będzie zielone torowisko, drzew będzie więcej niż przed rozpoczęciem budowy, czyli będzie całkiem nieźle. Jezdnia będzie mieć tutaj dwa pasy ruchu z tego co kojarzę i bez bus pasów i bez tutaj torowiska łączonego z bus pasem. Także dosyć całkiem prosta konstrukcja, jeżeli chodzi o taki typowy tramwaj nowoczesny, czyli zielone torowisko, przystanki i tyle, jeżeli chodzi o te tematy. Od razu z góry odpowiadam, nie mam żadnego pojęcia, jak będzie wyglądać komunikacja miejska po rozpoczęciu funkcjonowania tutaj tramwaju. No ale będziemy patrzeć, tak? Tutaj jest właśnie jeden z tych wykopów, gdzie będą te dalecze drążyć. One muszą być tam w miarę co jakiś czas, żeby po prostu, wiecie, wszystko mogło się tutaj połączyć w jedną całość. No i też tutaj jest dosyć duży dźwig, który możecie zobaczyć. Widać, że właśnie w tymże miejscu będzie spuszczona jedna z tych taleczy, które będzie drążyć ten nowy mikrotunel, który tutaj mniej więcej powiedzieli. Co do znaczenia, to jeszcze wracając do tematu komunikacji miejskiej po zmianie, raczej wątpię, aby duża część autobusów tutaj została zlikwidowana, a jeśli nawet, to będą dojeżdżać najprawdopodobniej do tego węzła ze Spacerową, ewentualnie kończyć tutaj na Czerniakowskiej, dzięki czemu faktycznie będzie to wszystko całkiem w miarę połączone w jeden dobry punkt przesiadkowy dla osób właśnie jadących chociażby właśnie z Siekierek, które tutaj bardzo miałyby szybki dojazd tym tramwajem. Naprawdę to byłoby 2, 3, 4 przystanki tramwajowe, byśmy byli już całkowicie w Siekierkach dosyć gęstej zabudowie. No ale ponieważ to jest realizowane wspólnie z MPWiK, no to wiadomo, tramwaje warszawskie realizują tylko ten fragment, który aktualnie jest potrzebny dla MPWiK, czyli tylko część wspólną. Tutaj oczywiście w tych miejscach tutaj możecie zobaczyć, że faktycznie już się pojawiła nowa jezdnia, nowe przystanki, nowe chodniki powstają, ale to się mniej więcej tutaj dzieje na przestrzeni całego czasu. Oczywiście nie przyzwyczajcie się do tego, że w niektórych miejscach jest już nowa jezdnia. Tam, gdzie jest nowa jezdnia, oczywiście ona już pozostaje, nie będzie ponownie wykupywana, co nie zmienia faktu, że tam, gdzie jest stata, może być siedzieć jeszcze właściwie wszystko. Całkowicie to może jeszcze zostać całkowicie i jeszcze raz całkowicie zlikwidowane. Co do nowych dróg rowerowych, które tutaj również powstają. Możecie zobaczyć w niektórych miejscach na filmie, że jest już faktycznie nowy układ skrzyżowań, nowe krawężniki i to wszystko tutaj się już mieści. Nawet w niektórych miejscach, z tego co kojarzę, była już pierwsza warstwa asfaltu na drodze zawodowej, tam bardziej przyspacerowej, ale to będą małe fragmenty. Ogólnie tutaj ruch pieszy jest bardzo utrudniony. Chodzi się właściwie przez plac budowy w dużej części, no i na pewno wiadomo, nie przyjdzie się do domu, jeżeli się idzie przez ten plac budowy nie idąc po błocie, tak. No ale to wiadomo, takie są roki każdego placu budowy. No ale tak jak powiedziałem, do wakacji lub po prostu w wakacje jakoś ta trasa będzie oddana do użytku. Czy to tramwaje tutaj od razu wtedy pojadą? Nie wiem. I tego raczej wam teraz nikt nie powie, ponieważ tramwaje warszawskie realizują tramwaj do Wilanowa, który łączy ten odcinek z istniejącą siecią linii tramwajowych w Warszawie. Dopóki tramwaj do Wilanowa nie powstanie z łącznikiem na Spacerowej, to ta trasa tramwajowa będzie odcięta całkowicie od sieci tramwajowej, czyli będą gdzie to
widowisko tramwajowe nie połączone z całą siecią i możliwe, że przez jakieś pół roku, ewentualnie parę miesięcy, tak to faktycznie będzie wyglądać. Oczywiście tego nie wdrożymy, ale mówimy, że taka możliwość istnieje. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak jak pewnie Wy wiecie, ja teraz jestem Zakopanym, co prawda ten film właśnie nagrywam z Zakopanego, bo nie zdążyłem go nagrać trochę wcześniej, ale przez najbliższe jeszcze parę dni będziecie mieli filmy nagrane na zapas. Także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!